Hejże, siemanko moje mordy, z tej strony Rogalika. Dzisiaj mam dla was ostatni odcinek w tym roku, czyli 1% graczy tego używa w Fortnite Battle Royale. Oczywiście jak w każdym odcinku zwycięzcy macie tutaj, a dzisiaj możecie wygrać 1000 fałdulców, chyba że będzie 500 apek w pierwsze 10 minut, no to oczywiście będzie tych fałdulców 5000. Co należy zrobić? Zostawić łapkę w górę, komentarz z tym, jakie macie życzenia na nowy rok oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Na moim Instagramie kod na 1000 fałdulców już dzisiaj, także wystarczy mnie tam zaobserwować, link w pierwszej linijce opisu. Pierwszą rzeczą, którą używa tylko 1% graczy w Fortnite Battle Royale, jest to bug używany całkowicie do wygrania gry. Tak, możemy wygrać grę tym bugiem bez żadnego problemu. Aby go wykonać, należy znaleźć na naszej mapie prezent oraz samolot. I chyba sami domyślacie się, co już trzeba zrobić. Lecimy sobie na sam środek strefy, w którym to będziemy mogli bezpiecznie się czuć. Samolotem oczywiście. Wzlatujemy jak najwyżej w górę i rzucamy na skrzydle nasz prezent, co spowoduje, że będziemy mogli zawiesić się w powietrzu i będziemy mieli całą powierzchnię dla siebie. Nie będzie ona tak bardzo widoczna z góry, natomiast będziecie mogli bez problemu sobie takim prezencie przestać całą grę. Ja radziłbym wam nie zabijać nikogo ze względu na to, że jeżeli zgłoszą was gracze za używanie gliczy, to możemy dostać jakiegoś czasowego bana. Natomiast pobawić się ze znajomymi zawsze warto. Jest to całkiem ciekawy sposób na wygranie gry, a wy dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście kiedykolwiek takiego glitcha i czy kiedykolwiek ktoś wygrał tak grę w waszej gierce. Dajcie znać w komentarzu. Kolejnym sposobem na dosyć łatwe wygranie gry jest dostanie się pod mapę, natomiast w sezonie 7 jest to surowo zabronione, natomiast nie zablokowane. Kiedy będziemy używać samolotu w odpowiednim momencie i podlecimy do odpowiedniego drzewa, które w tym momencie widzicie na materiale, i wysiądziemy z samolotu, będziemy bez problemu mogli dostać się pod mapę. Sytuacja taka sama jak w poprzednim przypadku. Jeżeli będziemy zabijać swoich przeciwników nagminnie z takiego buga, to niestety Epic Games nałoży na nasze konto blokadę czasową. Natomiast pobawić się oczywiście również można, skorzystać z tego triku i korzystać z tego bugu jak najbardziej. Bardziej można. Mam nadzieję, że Epic Games po tych filmach zablokuje te triki jak najszybciej, ponieważ cały czas te bugi z wchodzeniem pod mapę cały czas się tutaj znajdują. A teraz jak zwykle krótki challenge w środku filmiku, macie na niego 5 sekund, wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a będziecie mieli cały nowy rok szczęścia. Numer 3 w dzisiejszym materiale i używa tego tylko 1% graczy jest zbugowanie swojej postaci w ten sposób, aby była ona gigantyczna. Aby to zrobić, musimy udać się do bunkra, gdzie mamy takiego stałego rifta, który pozwala nam się stamtąd wydostać. Wystarczy postawić pod tego rifta właśnie nasze działko, które znajduje się w grze. Jeżeli będziemy wchodzić do tego działka, nasza postać stanie się gigantyczna, co spowoduje, że będą nas widzieć praktycznie wszyscy na mapie, natomiast nie będą w stanie nas zabić, ze względu na to, że nas tam po prostu nie ma, a my siedzimy sobie po prostu w działku. Jest to swojego rodzaju God Mode glitch, który to pozwala na zbawienie swoich przeciwników w jedno miejsce, ponieważ wszyscy będą nas widzieć, a nie będą mogli nas zabić ze względu na to, że naszego modelu po prostu tam nie ma. A jest to zwykły glitch spowodowany riftowaniem się w działku. Sami zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda i wydaje mi się, że każdy z was powinien spróbować użyć tego w grze. Ja kilka razy spróbowałem i naprawdę chmara osób, która się przy mnie zgromadziła, była naprawdę niesamowita. Numer 4 w dzisiejszym materiale to już tryb plac zabaw i dostanie się do sekretnych Dragon Eggów w Fortnite Battle Royale. Dragon Eggi, czyli jaja smoka, będą dostępne prawdopodobnie w późniejszej części rozgrywki sezonu 7, a niewielu youtuberów twierdzi, że jest to rozwiązanie zagadki końca sezonu 7 w Fortnite Battle Royale. Ja osobiście tak nie uważam, ale wydaje mi się, że jest to rzecz warta pokazania w dzisiejszym materiale. Jeżeli będziemy chcieli dostać się do środka lodowca, wystarczy użyć stadionu, tak jak w tym momencie jest to na filmie. Odsyłam was do opisu, bo tam macie cały filmik pokazany, jak to zrobić. Ale sami zobaczcie, że widok tego zamku jest naprawdę fajny i ja osobiście tam sobie poszedłem, żeby chociażby sprawdzić, co tam się znajduje. Jest tam naprawdę bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo lotu i bardzo dużo ciekawych zagadek do rozwikłania przez youtuberów w Fortnite. Dajcie znać w komentarzu, czy sobie tam polecicie, czy też nie. Kolejna już rzecz na dziś to już tryb kreatywny i Infinity Blade na każdej z waszych wysp. Jeżeli chcielibyście poużywać Infinity Blade, a nie bez względu na to, czy znajduje się on w grze, czy nie, możecie go zespałnić na swojej wyspie. Wystarczy pojawić się na wyspie, w której taki miecz już jest, zabrać go i użyć buga, który spowoduje, że miecz zostanie w waszym ekwipunku. Oczywiście również odsyłam was do linku w opisie, tam będzie jak to zrobić i tutaj na filmie też wam to pokażę. Wystarczy z wyspy, z której się relogujecie, podnieść miecz i w tym samym momencie wylogować się, czyli wrócić do naszej bazy startowej, co pozwoli nam na utrzymanie naszego miecza w ręku. Jeżeli po prostu znajdziemy się już na swojej wyspie, będziemy mogli sobie użyć spawn pointu, który będzie spawnował nam miecz za każdym razem, gdy będziemy respić się na wyspie. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli chcielibyście pobawić się mieczem w jakikolwiek sposób, kiedy jest on wyłączony w Fortnite Battle Royale. To już ostatni film w tym roku, także zostawcie łapę w górę, komentarz i subskrypcję dla zasięgu. Dzięki wam bardzo za cały 2018 rok, ze względu na to, że był on naprawdę niesamowity dla mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że wam się wszystko będzie podobać. Piona, cześć, siema. W następnym roku się widzimy. Hej!